W niedzielę w Dąbrowie Tarnowskiej w Kinie Sokół odbył się walentynkowy koncert Love Rock Night. Jesteśmy przed koncertem, zespoły się już rozstawiły wszystkie. Wiadomo, może się zdarzyć jakaś dziwna sytuacja, ale jak na tą chwilę jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Myślę, że nie będzie problemów. Sebastian nie jest jeszcze przygotowany, bo nie jest zapięty na ostatni guzik. To znaczy, no to trwało tak ponad godzinę, że jest to potrzebne, żeby się zainstalować, żeby posprawdzać wszystkie instrumenty, żeby akustycznie wszystko przygotować, ale nigdy nie można powiedzieć, że wszystko jest do końca perfekt, bo to jest tylko technika i to się wszystko odbywa na żywo. Tutaj nie ma żadnego posiłkowania się jakimiś wspomaganiami, także wszystko jest na żywo. Czy planują panowie jeszcze jakieś wspólne działania? Myślę, że tak. Myślę, że na tym nie będzie zakończenia naszej współpracy. My tu jesteśmy dość dobrze się znamy pod względem organizacji. Myślę, że coś jeszcze razem zdziałamy tutaj w Dąbrowie, w Dąbrowskim Domu Kultury. Ewentualnie kiedy możemy się czegoś podobnego spodziewać? Jeśli dzisiejsza impreza zda egzamin, będzie bardzo dobrze przyjęta, to wydaje mi się, że już coś może w wakacje. Przed publicznością wystąpiły 4 zespoły młodzieżowe z regionu tarnowskiego. The Groove Line, Overload, Uwaga na jeże, 3 Liter Beers. Nazywam się Leszek Blicharz, jestem z zespołu The Groove Line, który założyłem wraz z Kevinem Ilewczykiem, który na szczęście zgodził się z nim zagrać. Jest to jeden z lepszych perkusistów w Tarnowie mimo swojego mało zaawansowanego wieku. Gramy muzykę troszkę lżejszą, tak nam się przynajmniej wydaje, chociaż wszyscy także lubimy rocka. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Jest to nasz debiut. Mamy nadzieję, że będzie fajnie. Nazywam się Kinga Kara, jestem z zespołu Overload. To jest formacja, która działa stosunkowo niedługo. Gramy mniej więcej od tamtego roku. Na razie zajmujemy się coverami. Inspirujemy się klasycznymi zespołami takimi jak Led Zeppelin, AC/DC. Inspiracji mamy wiele, także dużo rzeczy można się dowiedzieć o nas na Facebooku. W skład naszego zespołu właśnie to jestem ja na wokalu, jest Mateusz Leus, gitara prowadząca, Marek Załęcki, gitara rytmiczna, Sebastian Wajda, basowa i Marcin Bogacz na perkusji. Dzisiaj zagramy same covery, ale postaramy się właśnie zrobić coś swojego w najbliższym czasie, ponieważ chcemy się rozwijać i stworzyć naprawdę fajny zespół. Co przygotowaliście dla widzów? To się wszystko okaże. To jest na razie niespodzianka, ponieważ nigdy naprawdę jeszcze nie wie, jaki set mamy przygotowany, ale będzie różnorodnie. Od klasyki po współczesność. Czy to wasz pierwszy występ przed dąbrowską publicznością? Przed dąbrowską, ogólnie naszym zespołem tak. Mój nie, ponieważ ja tu wcześniej grałam właśnie z Sebastianem, organizatorem dzisiejszej imprezy. Grałam wcześniej w zespole, także ja jestem zaznajomiona z ludźmi. Ale reszta to pierwszy debiut. Ja mam zawsze stres, ja się zawsze denerwuję okropnie, także dla mnie to jest duże przeżycie. Jesteśmy zespołem Uwaga na Jeże, zespół z Tarnowa. Pracujemy razem 4. rok, koncerty na różnych akcjach charytatywnych, koncerty szkolne na rynku, akcje charytatywne, pikniki motocyklowe, samochodowe. Wokal Kasia, gitara Bibi Bartek. Perkusja Mateusz, nieobecny teraz tutaj Łukasz na klawiszach, ja na gitarze basowej. Wszyscy zawsze pytają, dlaczego Uwaga na Jeże, więc już tłumaczymy. Jesteśmy wielbicielami tych małych stworzonek z kolcami. Po pierwsze nasza koleżanka, co widać na oku ma jeża. Kolca. Ma taką ksywkę Jeży. Jurek Jerzy. I od tego się zaczęło. Ja kiedyś przejeżdżając motocyklem po okolicach Tarnowa zobaczyłem znak Uwaga na płazy. Żaba była na tym znaku. No i tak wpadliśmy na pomysł, znaleźliśmy gdzieś znak, Kasia zaprojektowała. Wpadliśmy, że no, Jerze, sama nazwa Jerze to za mało może. Jakieś inne nazwy były zajęte, więc stwierdziliśmy, że Uwaga na Jerze, bardzo fajna. Zwłaszcza, że to jest przy okazji, tak promujemy ochronę tych zwierzątek, które biegają, biegają, nikt ich nie zauważa. Zespoły zaprezentowały mieszankę rocka, punka, muzyki alternatywnej. Nie zabrakło również klasycznych stylów. Koncert otworzyła formacja Groove Line, przynosząca słuchaczy muzyki w świat funky i soul. Yeah.
W dalszej części walentynek wystąpił zespół Overload. Standardy i własne kompozycje hardrockowe przyciągnęły pod scenę tancerzy Pogo. Jest to charakterystyczny taniec punków oraz metalowców, który jest rytuałem. Pogo polega na dość charakterystycznym, wzajemnym obijaniu się o siebie, przepychanka w tańczącym tłumie. Zdarza się, że tańczący padają na ziemię, jednak zwykle od razu są podnoszeni. Pogo nie zawiera elementów groźnych dla zdrowia. Mówi się, że jest to swoiste ćwiczenie odporności na ból, a zarazem sposób na wyładowanie agresji i negatywnej energii. Jesteście już po swoim występie, powiem wow, daliście czadu. Dziękujemy bardzo. Nie spodziewaliśmy się takiego odbioru, ponieważ myśleliśmy, że naprawdę, no będzie inaczej, ale myślę, że poszło dobrze. Publiczność nie zawiodła, nie ma co do tego wątpliwości. Kolejną grupą była formacja Uwaga na Jerze, wierna klasycznym stylom big beatowi i bluesowi. Zaprezentowały się trzy małe misie, z którymi wystąpił jeden z organizatorów koncertu, Sebastian Lechowicz. Nie, no, podoba mi się zespół, dziewczyna fajnie śpiewała, bardzo mi się podobało, jak dziewczyna śpiewa. Bardzo fajna muzyka, wszystko bardzo dobrze przygotowane. Koncert pierwszy minął, bardzo miłe wrażenia. Bardzo fajnie, fajna atmosfera w ogóle, fajne muzyki lecą mi w ogóle. Jak tu mówił kolega, mamy tu kolegę z Tarnowa, który gra na perkusji i trzymamy mu kciuki. Bardzo fajnie, ja jestem wychowany na bluesowych zespołach typu Jam, typu Tadeusz Nalepa, ale też bardzo mi się podoba ten występ tego zespołu z Dąbrowy Tarnowskiej. Czekam na nas kolejne. Jak się panu podoba? Jak na razie z tego, co usłyszałem, jest bardzo przyjemny, bardzo fajny, miły dla ucha. Także myślę, że warto przyjść i posłuchać. Na który zespół pan najbardziej czeka? Wie pani co, powiem tak szczerze, że w sumie wszystkich z chęcią wysłucham, bo nie znam żadnego. A jak idzie sprzedaż? Czy dużo popcornu poszło? I popcornu, i napoi, także wszystko się sprzedaje. Jak widać, sala dopisała, pełno ludzi jest tak. Były to udane muzycznie spędzone walentynki, gdzie można było posłuchać dobrej muzyki i oryginalnie spędzić ten czas. Elżbieta Gancarz, Tarnowska TV.